już w tym tygodniu startuje trasa For The Culture 2. Kolejna odsłona koncertów, na których możecie zobaczyć DJ-ów, jak i artystów z całego świata. Jako że rok temu trasa spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem, a na finale zagościł Rondo da Sosa z całą ekipą, czyli raper, który na swoim koncie ma milionowe wyświetlenia i współpracę z różnymi artystami, a ogłoszenie, które mam dla was dziś, to zupełnie inny wymiar. Jak wspomniałem, ten tydzień to rozpoczęcie drugiej trasy For The Culture, która zacznie się we Wrocławiu, a całą rozpiskę macie w tym momencie na ekranie. Zajawiając dla was finał drugiej trasy, no to pojawi się tam m.in. Fimi Guerrero, czyli raper, który utożsamiany jest ze sceną w południowym Londynie, choć urodził się w Nigerii. Ma na swoim koncie setki tysięcy wyświetleń, dąży do milionów i jest naprawdę blisko. To czołówka brytyjskiego undergroundu i współpracował z takimi artystami jak Lancey Fowl czy Dom Corleo, którym już teraz według mnie dorównuje skillowo. Lata na przemocnych bitach, pracuje z takim producentem jak m.in. Benny X, który przecież znany jest z kawałków z Item, a usłyszycie go na żywo już 23 marca na Pradze w Warszawie, konkretnie w Praga Centrum. Zagra przed jednym z najmocniejszych raperów na brytyjskiej scenie, o którym powiem wam za moment. We Wrocławiu i w Łodzi zagra NKO, czyli oficjalny DJ na koncertach Rondo oraz jego producent, który stoi za wyprodukowaniem takich hitów jak Sterling, New York i wielu więcej. A oba te traki mają już ponad 10 milionów wyświetleń. Do tego kojarzycie pewnie Eurovision, czyli numer, który wyszedł z inicjatywy Central Cee i zbierał wokół siebie kilku wschodzących europejskich raperów i ukazał się jako jeden z traków na jego mixtape 23. To właśnie NKO jest jednym z producentów tego niesamowicie dobrze przyjętego singla. Zresztą na pewno kojarzycie już jego sławne producer tagi, które są znane przecież na całym świecie. W Krakowie i w Katowicach zagra dla was DJ Qualms, którego znamy doskonale ze współpracy z Tionem Wayne'em, czyli jednym z najmocniejszych graczy na brytyjskiej, londyńskiej scenie. I zagra nam pewnie nie jeden świetny numer, więc jeśli chcecie poczuć londyński vibe oraz ten cały brytyjski uliczny klimat, no to oczywiście nie może was zabraknąć. W Poznaniu i Gdańsku zagra dla was DJ P4Real, który wraz z Lil Vertem, czyli jednym z największych rapowych talentów na całym świecie, grał koncerty po całym globie. Swoją drogą grał również w Polsce w zeszłym roku. A na jego solowym występie pojawi się zapewne nie jeden świetny track z jego, więc już wiecie co robić. Przechodząc do sedna, do wielkiego finału trasy For The Culture 2, w Warszawie zagra tam Nems. Artysta z Manchesteru, który zaczął wybijać się już jakiś czas temu, a do tego momentu zgromadził prawie 4 miliony słuchaczy na Spotify'u. A w tym momencie jego konta w social mediach, czy to na Instagramie, czy na TikToku, dosłownie płoną. Tak naprawdę to od 2022 roku pokazuje swojego niesamowitego skilla i za to właśnie ludzie go pokochali. Zresztą pokochali nie tylko jego muzykę, ale również osobę, ponieważ Nems co jakiś czas sobie streamuje oraz rozmawia ze swoimi widzami, dając im jakieś porady albo po prostu szczerze z nimi rozmawiając. Tydzień przed występem w Warszawie wypuszcza także swój długo wyczekiwany mixtape D&D, Do Not Disturb, a trasa koncertowa po wyspach, którą zapowiedział, sprzedała się już w całości i są tam występy czy to w Dublinie, Glasgow, czy właśnie w Manchesterze. Już na ten moment oficjalnie wiemy, że szykuje się remix do numeru 2Ms z takimi amerykańskimi raperami jak Lil Yachty i J.I., raperem z Nowego Jorku. Co jest naprawdę niesamowitym krokiem dla artysty z Manchesteru. Do tego spotkał się z Central Cee i najprawdopodobniej między nimi też się coś tam dzieje. A Nems widziany był również w ciuchach marki Sign Award, czyli brandu, który należy właśnie do Sencha. Raper zagościł także na ostatnim albumie Luciano, na którym zaprezentował się naprawdę świetnie, więc nie może was zabraknąć w Warszawie, bo jest to wydarzenie, które na pewno przejdzie do historii. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie i zapewniam was, że czeka was niezapomniane show. A ja witam was w kolejnym odcinku So Hard News, czyli cyklu najświeższych informacji ze świata rapu, które pojawiają się co tydzień. Dziś pogadamy sobie o procesie TK'a, kłopotach K-Flocka, mocnych ruchach Heata, wypadku Meek Milla, dużych problemach NBA Youngboya. Fagata nagrała numer z Ilnarem, a Aiden Ross został ponownie oszukany przez Playboya Cartiego. A jeśli tego nie robicie, no to subskrybujcie kanał z dzwonkiem, aby nie przegapić żadnego materiału. Jeśli film wam się spodoba, możecie zostawić także łapkę w górę i sprawdzajcie nasze wszystkie social media, do których link macie oczywiście w opisie. A ja przechodzę już do pierwszego newsa. TK 30 czerwca 2017 roku został aresztowany po tym, jak wraz z grupą innych przestępców 26 lipca 2016 roku napadł na dom, w którym zginął Ethan Walker. TK jako jeden z członków tej grupy, po tym jak bardzo długo chował się przed policją, został aresztowany i skazano go jakiś czas później na 55 lat pozbawienia wolności, czyli wyrok, który w tym momencie odsiaduje. Do tego była jeszcze sprawa Marka Saldivara, którego to raper miał zamordować w 2017 roku, po tym jak wraz z ziomkiem z jego ekipy, z Pimzem, mieli okraść go ze sprzętu fotograficznego. Potem Mark Saldivar zaczął uciekać, a TK miał zastrzelić go na miejscu, po czym fotograf zmarł. Sprawa cały czas się toczy, a Taymor, Trayvon McIntyre, czyli właśnie TK, odrzucił niedawno propozycję ugody, co zwiastuje przyszły proces oraz zapewne karę dla rapera, która może wynosić nawet do 55 lat pozbawienia wolności lub dożywocia z możliwością wyjścia po 40 latach. Nawarstwia mu się naprawdę mnóstwo rzeczy, a taki proces może potrwać i raczej nie wyjdzie to na dobre TK-owi. Tym bardziej, że ta cała sytuacja została uwieczniona na monitoringu, a prokuratura będzie miała zapewne wiele asów w rękawie. Szczególnie zważając na przeszłość rapera oraz jego przestępczą działalność za murami więzienia, gdyż stworzył tam
chociażby grupę przestępczą nazwaną Rugrats, a po więcej zapraszam na mój kanał, gdzie przedstawiłem jego całą historię oraz to, co robił właśnie za murami więzienia. K-Fog, 20-letni raper z Bronxu, Kevin Perez, który jest przedstawicielem nowojorskiego drillu, został 23 grudnia 2021 roku aresztowany za zabójstwo po tym, jak zamordował Oscara Hernandeza, czyli gościa znanego jako O.Y. Łaska, który należał do innego setu. Wszystko to zostało uwiecznione na monitoringu, a na raperze ciążą jeszcze inne bardzo poważne zarzuty, takie jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzanie haraczy, udział w strzelaninach, czy jak się okazuje, rzekomo drugie usiłowanie zabójstwa. I być może federalni powiązali tutaj broń, którą strzelał Flocka, do tej drugiej sprawy, która to jak się spekuluje miała mieć miejsce w 2020 roku, chociaż szczerze wątpię, aby używał tej samej. Po prostu zapewne w jakiś sposób do tego doszli, no i będą chcieli mu to udowodnić za wszelką cenę. Jeśli tak się stanie, no to najprawdopodobniej czeka go kara dożywocia, bo kary śmierci raczej nie dostanie ze względu na to, że jego prawnicy walczyli o to z całych sił. Ale ma na sobie tak poważne zarzuty, że najprawdopodobniej nie wyjdzie z tego szybko. O ile w ogóle z tego wyjdzie. Sprawa jest cały czas rozwojowa. Meek Mill wydał ostatnio nową muzykę i choć teoretycznie powinien świętować premierę swojej epki, tak spotkał go wypadek. W tymże wypadku rzekomo stracił przytomność, a był to, wygląda na to, całkiem poważny wypadek samochodowy. Jak wynika z instastory Meek Milla, po prostu w coś uderzył i coś miało stać się z hamulcem. Na szczęście wygląda na to, że nic poważniejszego mu się nie stało, no ale cóż. Beat sprawił sobie taki oto ring wykonany przez Alexa Mossa. Pewnie stwierdzicie, że to nic specjalnego, od zwykła błyskotka, ale nic bardziej mylnego. Ten oto pierścień ma w sobie kawałek meteorytu, jak to na rapera, który spotkał kiedyś kosmitów, przystało. Tak serio, jest to jedna z najmocniejszych błyskotek raperów, jakie w ogóle widziałem. I szczerze mówiąc, to tylko po nim mogłem się tego spodziewać. Swoją drogą, bardzo fajna biżuteria, no i Beat ma mega mocny guz do takich rzeczy, zresztą spójrzcie tylko na ten łańcuch, który sobie niedawno również sprawił. NBA Youngboy, który został 10 marca 2021 roku oskarżony o nielegalne posiadanie broni, dostał wówczas możliwość spędzenia aresztu w domu do czasu rozprawy, która zaplanowana jest na lipiec tego roku. Przesiaduje obecnie w swoim domu w Salt Lake City, z dala od swojego rodzinnego miasta Baton Rouge, którym to zresztą narobił sobie sporo problemów i musiał swego czasu stamtąd po prostu zwiewać. W związku z kryminalną przeszłością rapera, prokuratura ma na niego oczywiście oko. Dlatego też nic dziwnego, że zainterweniowali w sprawie zażywania przez rapera nielegalnych substancji, co pokazywał nieraz na swoich social mediach. I stanowiło to oczywiście naruszenie zasad aresztu domowego. Jest duża szansa na to, że Youngboy wróci do normalnego aresztu i będzie czekał na rozprawę właśnie tam. I kto wie, czy tak się właśnie nie stanie. Zobaczymy, jak finalnie zareaguje na to sędzia. I serio, jeśli tak przypomnimy sobie starsze akcje rapera, gdy dostawał już kilka szans z kolei, żeby rozpocząć nowe życie i uwolnić się od tych wszystkich nielegalnych rzeczy, i jak dalej to robi, no to jest naprawdę spora szansa na to, że niedługo skończy za kratami. A szkoda, no bo jak nauczeni doświadczeniem wiemy, Youngboy podczas bycia zamknięty w domu tworzy po prostu najlepszą muzykę, no i pokazywał to głównie kilka lat wstecz. Ostatnio w sieci pojawił się wywiad z Linarem, który możecie oglądać właśnie teraz, i wymienił on tam trzech raperów z Polski, których ceni. Jako pierwszą wymienił Fagatę, drugi był Mata, no a trzeci Malik Montana. No i cóż, wielu mogłoby się spodziewać, że Linar nagra nutę z Malikiem chociażby, no byłby to najbardziej prawdopodobny scenariusz, nie da się ukryć. Ale podejrzewam, że mnóstwo osób zdziwiło się informacją, że Linar nagrał właśnie z Fagatą. Info pochodzi bezpośrednio od niej, wrzuciła to na swojego TikToka z informacją, że ich wspólny utwór pojawi się już 6 marca. Nie piję wódki, Fagata to idolka twojej sutki. Ja jestem nasty, ty jesteś filty. Ty to nie kręci, jak ma dużo gotówki. Dajcie znać, co myślicie o tych ruchach w komentarzach. Playboi Carti całkiem niedawno oszukał Adina Rossa po raz pierwszy, gdy pojawił się na jego streamie i spędził tam około 6 minut, gadając sobie coś tam pod nosem i nie mówiąc w zasadzie nic konkretnego, a streamer niedługo później ogłosił, że Carti pojawi się u niego po raz drugi i tym razem będzie już dużo lepiej, że są w stałym kontakcie. Playboi Carti stwierdził, że jest po prostu nieśmiały i dlatego w zasadzie nic się nie odzywał po raz pierwszy, a wszyscy dobrze wiemy, że jest on dość enigmatyczną postacią, no i z roku na rok robi się po prostu coraz dziwniejszy. Niestety, tak jak wiele osób spekulowało, Adin Ross został ponownie oszukany przez Cartiego, a tym razem raper po prostu mu nie odpisywał. I o ile na samym początku jeszcze zapewne troszył się o swój wizerunek, no bo wiele osób bardzo cisnęło Cartiego w internecie, podejrzewam, że stracił trochę obserwujących i słuchaczy, tak teraz, gdy sprawa już całkowicie ucichła, przestał odpisywać Adinowi, no i w zasadzie nie ma z nim kontaktu. Do tego Adin Ross ma być w posiadaniu nagrania, w którym rzekomo widać, jak jego ekipa oraz ekipa Cartiego miała między sobą niemałą sprzeczkę. Streamer oficjalnie ogłosił, że drugiego wydarzenia z Cartim już po prostu nie będzie, no bo sam ma tego serdecznie dość, no i w sumie nie ma co się mu dziwić. Wielka szkoda, no i podejrzewam, że tutaj również wyleje się na Cartiego trochę hejtu, tym bardziej, że od jakiegoś czasu nie dropił już w zasadzie żadnej muzyki. I w ogóle w żadnym aspekcie nie odniósł się do całej sytuacji. Tymczasem ja dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie koniecznie o sprawdzeniu wszystkich linków w opisie oraz widzimy się na trasie For The Culture 2.